Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w twierdzy. Jeszcze ja jestem troszeczkę chory, ale już nieco lepiej się czuję, tak więc sprawne nagrywanie powinno teraz w miarę fajnie pójść, biorąc pod uwagę fakt, że tak powiem, mam aktualnie, że tak powiem, dom na własną wyłączność przez cały tydzień, więc naprawdę dużo mam czasu na nagrywanie, więc sporo materiałów mogę nadrobić, przez to cykliczność będzie, powinna zostać już zachowana, że tak powiem, na zawsze. Więc bardzo mnie to cieszy, że mam właśnie w końcu taką możliwość, więc myślę też, że już naprawdę nie będzie brakowało gameplay nigdy na moim kanale. No ale zobaczymy wszystko, jak to będzie wyglądać. Póki co naprawdę mam sporo czasu, tak więc dwa materiały na dzień macie w banku jak nic. Dobra, czekajcie, może jakąś farmę pszenicy by sobie tutaj w środku wybudować. No, widzę, że chyba za bardzo potrzeba możliwości drew. Też takiej nie mamy. No drewienko potrzebujemy, ale potrzeba, czy jest targowisko? No kurde! Bez jaj! Okej, słuchajcie, zatrudnimy tutaj nieco więcej naszych włóczników, żeby kopali tą fosę. Bo fosa naprawdę bardzo się przyda w tej misji w szczególności, ponieważ nasz przeciwnik będzie bardzo skutecznie starał się ją tutaj zakopać. No ja w sumie niepotrzebnie tutaj aż wybudowałem tak blisko te farmy pszenicy, no ale zobaczymy, jak to wszystko się posunie. Może wystarczy, miejmy taką nadzieję. Dobra, ta fosa nie musi być jakaś najpiękniejsza i tak dalej. Ważne, żeby spełniała swoją funkcję. Im jest większa, tym lepsza. Natomiast w włóczniczce bardzo oj, czekajcie, tutaj nie możecie wybudować tej fosy, bo nawet byśmy nie mogli w ogóle przejść później. Ale nasi włóczniczcy bardzo sprawnie sobie z tym radzą, więc nie powinno być najmniejszych problemów. No dobra, tutaj jeszcze z tej strony ją nieco poszerzymy. O, dokładnie tak, o tyle mniej więcej. Dobra, a teraz walniemy tych właśnie wszystkich włóczników, żeby zaczęli kopać. Najzwyczajniej w świecie, oni powinni sobie z tym dać rady. My w każdym razie musimy też skupić się na funkcję obronną tego zamku. Cholerka, nie mam niestety, może niepotrzebnie aż tak dużo tych kamieniołów nabudowałem. Ja skasuję po jednym, o właśnie tym, żeby mieć po prostu na warsztat włóczniczy. To bardzo przyspieszy naszą pracę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rekrutację wojsk. Że silny oddział, no ale jak widzicie, maszeruje w naszym kierunku. Wieprz już nas ściąga, bo szczur taki kretyn zadał swoim, że tak powiem, odbić swój własny zamek. Ale na idiotów niestety nie ma rady, zastanawiają, więc nic w zasadzie takiego. Potrzebuje pomocy. Nie otrzymasz. Nie będziesz miał zamku. Widzicie, ten zamek najchętniej ja bym w ogóle, szczerze powiedziawszy, przebudował. No zupełnie inny. Czekaj. Tutaj zostańcie. Wybudujemy tutaj dwie wieże, z których to nasi łucznicy będą mogli bardzo fajnie ostrzeliwać. Już tam zmierzam. Dodatkowo jesteśmy zasłonięci, no więc myślę, że nie powinno być... atakują. Wow! Już! O kuźwa, trochę jest. Wiecie, naprawdę, spierdzielać musicie do zamku, jesteście moją ostatnią siłą w razie czego. Napierdzielają katapult. No good, no good. Trzymaj bramę, otwieraj tę bramę. Otwieraj ją. Debile! O kuźwa, ale jaja. Szybko, spierdzielajcie tutaj, do środka. Brońcie zamku. No, teraz możecie się je zamknięli. Dobra, naprawiliśmy wieżę, więc teraz tak się ona trzyma. I tutaj musimy wrócić. No na tę wieżę ich nie wpuszczę teraz. Niestety nie mam takiej możliwości, ale póki co, no powinien sobie sprawnie to jest z niej poradzić. Te katapulty cholernie mnie denerwują. Wróg zasypuje naszą fosę. A niech to zasypuje i tak nie zaraz. Natomiast nie ma źle, bez problemu wytrzymać to oblężenie. To ta pierwsza katapulta. Druga nie bardzo szybko mogła pójść, dlatego wystrzelam tej strzały, żeby ją szybko zniszczyli. Póki to zrobią, to jest szuka. No jej nie będzie połani, tak? A teraz niech oni się zajmą tutaj włóczkami. Z tamtej strony, dobra, bardziej tylko się zajmijcie. Olać tamtych, tutaj nasi wytrzymają ich. Bez większych problemów. Trzeba nam nowych rekrutów. Jeżeli będą się tego chcieli przedostać, no to czeka ich na właśnie. Wypierdziałaj swoje twierdzi. Dobra, udało nam się, w fantastyczny sposób się obroniliśmy, no może nie w fantastyczny tak do końca, ale na pewno w skuteczny. Dobra, pierwsza linia obrony wytrzymała, ile jeszcze przed nami? O, jeszcze chyba dwie kolejne. Dobra, słuchajcie, ja szybko zaznaczę teraz teren do fosy, żeby nasi żołnierze mogli ją wybudować. Nie ma powodu do paniki, szczurku, tylko bez paniki, uspokój się, proszę, bo po prostu ta fosa jest cholernie potrzebna w tej misji i to jest podstawa generalnie, żeby ją wygrać. Bez fosy tutaj nie ruszymy, po prostu. Nie ma innej opcji, ale generalnie wygląda na to, że wystarczy się skupić na tej stronie tej od fosy,
Bo przeciwnik tylko z tej strony atakuje, więc też tak zrobimy, a tą fosę, znaczy ja jej nie będę odznaczać na razie, co mamy ale naszym żołnierzom będę kazać, żeby właśnie kopali tutaj w tym miejscu. Targowisko powinno się bardzo przydać, ponieważ poprzez targowisko będziemy mogli sprzedawać niektóre surowce, które mogą się okazać tam naprawdę przydatne. Co gorsza, gdzie jest spichlerz? Nasze zapasy żywności kurczą. Aha, no dobra, ale z spichlerzem mamy tak naprawdę bardzo dużo tego wszystkiego. Potrzeba drewna. Więc w zasadzie budowanie może... Czekam tak wiadomość powiem... od ser długoręki. Odzyskałem ziemię zdradziecko zajęte przez węża. Jaka miła wiadomość. Bardzo dobrze, ser długoręki sobie poradził. Ale widzicie, bardziej chodzi mi o to, że nie jestem nawet pewien, czy jest konieczność potrzeba budowania drewna. Jakiejkolwiek tutaj, że tak powiem... jakiejkolwiek przemysłu, no bo jak sami widzicie, co się dzieje, no kurczę, wygląda to tak, jakby one w ogóle właściwie nie były potrzebne, nasze ponieważ tych surowców mamy dużo, a nasi żołnierze za bardzo tego nie wpierdzielają. Trzeba nam bronić. A czemuś razie potrzebujemy zdecydowanie więcej łuczników. Tutaj nie ma nad czym dyskutować. Kamienia mamy na razie dość, więc mogę sobie pozwolić na sprzedaż troszeczkę, abyśmy otrzymali więcej kasy. Dobra, otrzymaliśmy kolejny fajny transport tego wszystkiego. To zaś nam brakuje many. Dlatego wypuścimy sobie trochę tych podatków. One nie będą jakoś specjalnie wpływać na to, czy nam będzie obywać i tak dalej. Bo zresztą sami jak widzicie, no to nie ma znaczenia akurat tutaj w twierdzy jedynce, jak i krzyżowcu jedynce, czy mamy populacji mniej, czy więcej, aby wybudować coś, czy... Nie, żeby budować tylko po to, żeby ludność nam potrzebujemy do zamku. Więcej drewna. Nie ma tutaj nad tym żadnych obaw, więc spokojnie możecie... Możecie obniżać podatki do 50%, bo ludność nie będzie w żaden sposób ani szybciej, ani wolniej przychodzić. Więc tutaj bądźcie bezpieczni. To jesteście bezpieczni. Kurde, kretyni. Na cholerę wyście mi tutaj to zabudowali. Bez jaj, o to was nie prosiłem. Musiałem przez przypadek kliknąć, gdzie jest ta cholerna fosa. Zakopcie mi to w tym miejscu, to natychmiast. Kuźwa, nie mówcie, że się nie da. Nie da się! No nic, trudno, będzie fosa w jednym miejscu, to będzie słaby punkt tego zamku, muszę przyznać. Ale jak widzicie, cholerka. My nie mamy drewna i wszystko stoi. Więc bez drewna ani róż. No a nasi dwale muszą wykonać naprawdę tutaj spory kawał ciężkiej roboty. Ale zabudujemy jeszcze dodatkowo tutaj wieżę z tej strony. O, właśnie tak. Możesz na nas. Żeby to fajnie współgrało. I przez to naprawdę oddział wyprza będzie miał spore problemy w darciu się do twierdzy, ponieważ taka podwójna blokada tutaj będzie powodować to, że nawet jak zniszczą wieżę, to musi sobie będą tam w środku, a oni tak naprawdę za wiele im nie zrobią. Mamy też potężną fosę wybudowaną. Potrzeba oraz możemy już naprawdę co nieco więcej musików zrekrutować, więc wszystko powinno pójść elegancko po naszej myśli, że tak powiem. Tutaj też jest zdecydowanie na moje oko mniej żołnierzy z tej strony przychodzi, natychmiast. Wezmę dwóch łuczników z tej strony i wystawię ich na tą wieżę, ponieważ ona jest głównym takim celem zarówno dla nas utrzymania, jak i dla naszego przeciwnika, aby ją zniszczyć. Dlatego wysyłamy kolejnych 5 łuczników na tą wieżę. Potrzeba nam nowych. Wyszkolimy też nieco więcej łuczników, tylko 14. A, gdzie 14? Kolejne 16 tutaj. Oni będą sprawnie chronić naszego zamku. Co jest z wami? Wypierdzielać mi stąd będzie tutaj. Niebezpieczeństwo, panie. Zabukowali się. Ogromna armia szczura wkrótce stanie u naszych bram. O kuźwa. To niedobrze. To niedobrze, jeżeli ogromna armia szczura stanie u naszych bram. Ale wydaje mi się, że powinniśmy to... Trzeba nam nie powinno być problemów z utrzymaniem. Kurde, podatki. Macie. Rozpieszczasz nas, panie. Dobra, nic już nie dostaniecie tak naprawdę. Ale chodzi mi o to, żeby nasza populacja szczura. Ty nierozważny prostaku, z ogromną przyjemnością zajmę się tobą osobiście. Dobra, zwolnimy nieco tempo rozgrywki i zobaczmy, co możemy zrobić. Okej, na początku rekrutacja szybko 3 łuczników. Zwolnić ich. Dobra, 1. Czekamy na szybko, rozkaz. Kolejny gwieźdź. Kolejny. Kuźba, złoto! Dokąd idzie? Ja cięż pierdzielę, złoto jest mi teraz już pan najmniej zmierzamy. Potrzebne. Nie no, tak naprawdę się przydaje i to cholernie. Wezmę tego kuśnika tutaj. Mimo iż to jest tylko jeden kuśnik, to zawsze może nam nieco pomóc. Właśnie sobie za mną skulicie. Niepotrzebnie, że tutaj byście wybudowali tą farmę i cholera, ninja nie pomoże. Przez to właśnie nasi wrocy ludzie, że mogą się łatwo wyrostać. No powinniśmy sobie z nim poradzić, nie powinno być większe problemy. Dobra, szybko, 4 z tej strony. Ruszamy na mury, na mury, na mury, naprawdę, 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 naprawdę.
zarania będziecie najlepiej. Rusza? Dobra, wystrzelajcie tu. Wystrzelajcie ich tutaj. Pamiętajcie, że w twierdzy liczy się to, ile jednostek zniszczymy u przeciwnika. Jeżeli zniszczymy dużą ilość, no to nie będzie problemu, że tak powiem, żeby nas przeciwnik przestał nas atakować. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to te zmieszane problemy będą. A to jest ostatni atak. Ja się chyba miałem. Prawie poszło. A co sądziłem, że to będzie takie proste. Naprawdę. Szur. Jeżeli to były twoje ostatnie wojska, to powiem ci jedno. Zmarnowałeś je. Zginąłeś. No, jeszcze jedno. Zwycięstwo. Ale chyba już kolejnej misji szczury kiedy nie będziemy. Kiedy szczur wpadł w boju pod ciosami zadanymi przez twoich ludzi, gapie zakrzyknęli z radości. Może iskierka nadziei dla kraju jeszcze się tli. A tli się i to coraz mocniej. O tak. Wszystkie ziemie szczura zostały przejęte przez nas. Zielona, niebieska heraina nadciąga. Pierwsza misja z wężem. Zobaczcie w kolejnym odcinku, ale posłuchajcie jeszcze. Nieco fabuły. 10. misja. Polowanie na węża. A więc skróciłeś żywo pierwszego z niegodziwych dokładnie. Tyranów. Raduj się, lecz uważaj, bo nie wszyscy będą impreza. Tak niezdarni. Przed nami stoją jeszcze większe wyzwania. To wąż zwabił twojego ojca w pułapkę, w której ten szlachetny człowiek stracił życie. No to nadszedł wiemy, co z takimi ludźmi należy zrobić, lordzie Bełnoworze. Oddaję ci dowództwo nad moimi głównymi siłami, abyś mógł zacząć tropić gada. Równocześnie lord Bełnowór utworzy drugi front. No, nie wywinie nam się. Ludzie węża rozpoczęli budowę zamku. To będzie taka typowa misja ekonomiczna. Właśnie tutaj musimy przede wszystkim na początku zająć ten zamek i jego przejąć i tutaj nieco pobawić się w misję ekonomiczną. Z tym razem, że to jednak zobaczycie w kolejnym odcinku, który ukaże się już jutro. Ja pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie na bieżąco mieć te materiały, subskrybujcie mój kanał. Ja tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!